Panie i panowie, będziemy dziś znów mówić o programowaniu. Na parkingu przed naszą szkołą zaparkowało właśnie luksusowe Ferrari, z którego wysiadł prowadzący ten program, Przemysław Adam Śmiejek. No kochani, wiedziałem, że przyjdziecie, że chcecie się nauczyć programowania, że wiecie, że to jest coś dla was i że będziecie tu razem ze mną. A dzisiaj już żarty się skończyły, słuchajcie, pętla się zaciska wokoło szyi naszego węża, a my, łowcy węży, będziemy go tą pętlą przyduszać, żeby robił to, co chcemy. No i co? Do dzieła! Jestem już na moim super pulpicie. No i co, moi drodzy? Poznaliśmy sobie tak, funkcję print, funkcję input, poznaliśmy zmienne tekstowe, zmienne liczbowe. No to zaczniemy teraz od prostej rzeczy. Chciałbym, żeby mój Python wypisywał mi kolejne liczby. 1, 2, 3, 4 i tak dalej. No to tak jak już umiemy, to możemy sobie napisać print 1. Potem metodą kopiego paste'a 2, 3, 4, 5. Wykonaj. Oczywiście zapiszemy. Wykonaj i jest od 1 do 5. Tylko że programowanie metodą kopiego paste'a to jest najgorsza rzecz, jaką można robić. No, wyobraźmy sobie, że chcemy mieć 1000 tych liczb. No to chyba średni pomysł, tak? Nawet jeżeli sobie wymyślimy, że tak byśmy tutaj na przykład mieli jakąś zmienną, nazwiemy sobie ją na przykład liczba i napisali sobie na początek, że liczba to się równa 1. No i tutaj możemy to wywalić, 5 razy skopiować i za każdym razem tutaj dać na przykład, że liczba to się równa liczba plus 1. No, czyli kopiuj, 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 kopiuj. No, teraz już jest prościej, bo nie musimy powtarzać tego, tak? Będzie działało. Jest od 1 do 6, nawet za dużo skopiowałem. I jakbym chciał mieć dużo, no to mogę sobie teoretycznie, prawda, to zaznaczyć. Kopiuj, wklej, 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 wklej. No już nie muszę przynajmniej liczb poprawiać. No i teraz do ile mi zaliczy? Do 46. No ale czujecie chyba, że to nie jest dobry pomysł na taki program i że to nie jest właściwe rozwiązanie. Także cofam, 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 cofam. Nie jest to dobry pomysł. Nigdy w ten sposób nie programujemy. Ale można zrobić właśnie te kopiuj, wklej, żeby nam język programowania, w tym momencie Python, sam to powtarzał. No a skoro Python powtarza, to ja też się będę powtarzał i przypomnę wam o czym. No właśnie. Subik, lajczek, udostępnionko, jakiś tam komentarzyk na dole. No. No to zapętlimy teraz to. Sprawimy, żeby to się powtarzało, żeby ta zmienna się sama zmieniała. Tak? I do tego możemy użyć pętli for. For liczba dla liczby w zakresie od 1 na przykład do 100 wykonaj print liczba. Zaraz wyjaśnię to wszystko, ale zobaczmy, że działa. Ta-da-da-dam. Ta-da-da-dam. No nie jest tak łatwo trafić. O! Jest od 1 do 100. No prawie do 100. No to teraz wyjaśniamy po kolei. Czytamy to tak jak no, w języku angielskim po polsku dla. Dla liczby w range zakres, w zakresie od 1 do 100, dwukropek. No i potem to ma wykonywać, co jest tutaj. Dlaczego było do 99? Dlatego, że funkcja, no to jest funkcja kolejna, którą poznajemy, ta funkcja generuje nam liczby w zakresie, tak jakbyśmy to matematycznie napisali, od 1, przepraszam, bo tu mam od 1 do 100, ale tu jest nawias nieostry. Czyli zaczyna się od jedynki tak, ale kończy się na wartości niedochodzącej do tego punktu. Czyli gdybym chciał do 100, no to tu muszę wtedy wypisać sobie 101 i będę miał wtedy do 100 wypisane. Przy okazji tutaj widzicie krzyżyk w Pythonie mówi od tego miejsca, gdzie krzyżyk, w prawo, to już nie ma znaczenia, tam możesz pisać cokolwiek. I dzięki temu możemy sobie pewne komentarze, pewne opisy, notatki w programie robić i to nie ma żadnego znaczenia, on to po prostu ignoruje. To sobie mogę wpisać kaczka, wykona się, wykona. No i teraz doszło do 100, dlatego że już tutaj wpisałem 101. Czyli do 101 już nie dochodzi, ale 100 się łapie. Więc podajemy mu w zakresie odkąd, dokąd, tam jeszcze będą za chwilę się o tym przekonamy i troszeczkę inne jeszcze rzeczy, ale w najprostszej wersji tak. Co jest ważne, to że mu podajemy dwukropek, że wykonaj co, dwukropek i teraz to coś musi być w linii pod spodem i w dodatku musi być wykonane wcięcie. Bo gdybym ja chciał 100 razy wpisać jeszcze print, na przykład liczba razy 10, no to mam dokładnie 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40. Bo one są w tym samym poziomie wcięcia, a skoro są na tym samym poziomie wcięcia, no to one będą się wykonywały wszystkie razem w tej pętli. Tu można pisać sobie w nieskończoność niemalże, nie? Kolejne rzeczy to nie muszą być printy. I Python po czym rozpoznaje? Po tym wcięciu. I to wcięcie przyjęło się, że powinno być na raz, dwa, trzy, cztery spacje. I taki jest no Pythonowy zwyczaj. To może być jedna spacja. Gdybym tu miał jedną spację i tu jedną spację, zadziała dokładnie tak samo. Ważne, żeby to nie było raz jedna, raz dwie spacje, bo wtedy już pojawi się błąd. Natomiast jest taki zwyczaj Pythonowy, że tu powinny być 4 spacje i w związku z tym edytor sam mi ustawia, jak tu sobie nacisnę, ustawia sobie pod spodem Enter, a jeżeli jestem z brzegu, to jeżeli nacisnę Taba, tabulator, no to sam wcina mi o te 4 spacje. No, dlatego warto się tego trzymać, bo przynajmniej ten edytor, no i większość edytorów, które są, w ten sposób wcina. No i to wcięcie mówi, to jest wewnątrz pętli. A to, co jest już tutaj, to już się wykona tylko jeden raz. Jest tutaj, skończyłem i już. Moi drodzy, no i w ten sposób działa pętla, którą będziemy wykorzystywać non-stop. I dlatego was teraz zachęcam do tego, żeby zatrzymać ten film, nacisnąć pauzę i spróbować to samodzielnie. Bo już żarty się skończyły. Poprzednio był print, którym nie namawiałem was jakoś mocno do tego, żeby zatrzymywać, a teraz będę was coraz częściej namawiał. Pauza i, moi drodzy, próbujemy sami. Gdzie ja mam pauzę? Ciao. Klaski. Cieszę się, że się cieszycie, że wróciłem. No i możecie już teraz dalej ze mną się uczyć. Chciałbym, żeby ta pętla, teraz mamy takie zadanie, o to wywalę, teraz mamy takie zadanie, w którym możemy wypisywać liczby na przykład parzyste od 0 do 100. No, tu były wszystkie. Tak? Przypomnę, w wersji takiej bez tych wszystkich moich upiększeń były po kolei wszystkie od 0 do 100, a ja chcę parzyste, czyli chcę, żeby to się zmieniało co 2. No akurat zacząłem od jedynki, więc są nieparzyste. Gdybym chciał zaczął od dwójki, no to wtedy będą już liczby parzyste. To już teraz nie ma sensu. I jeżeli piszecie, popatrzcie, tu nawet jak sobie zacznę to pisać, range, to pięknie mi tu podpowiada start, stop i step, krok. Czyli na przykład 100, 0, minus 2. A już teraz w ten sposób nie. W dół nie daje rady. Ajajaj, to się pomyliłem. Byłem pewny, że daje radę w dół. czyli step musi być dodatni. No dobra, to trochę tutaj zamotałem. Wracamy do 0, 100, co 2. A, nie, dobrze, to było dobrze, tylko dwukropka zapomniałem. O, ja głupia konserwa. 100, 0, minus 2. No, już myślałem, że coś mi się nie tak porobiło, a to tylko o to chodzi. Uff. No, czyli możemy dać ten krok dowolny i może być również ujemny. Przez chwilę zwątpiłem, że się nie da. No i możemy w tym momencie odliczać, no, również bardziej skomplikowany sposób, jakiś tam na przykład co 20, na przykład minus 20. O. No to mamy 180, aż do zera. Przy czym pamiętamy, że ten końcowy element już nie wchodzi w nawias. Pierwszy tak, setka tak, ale 0 nie. Czyli dlatego nie ma tu już zera, bo będzie 20 minus 20 jest 0, ale to już jest poza nawiasem, bo tu jest nawias nieostry, tak? Byłoby od 100 w dół do jedynki. Te 0 się już nie mieści. No i mam nadzieję, że pomogłem, że pętla w swoim podstawowym zakresie jest dla Was jasna. No i teraz będziemy robić różne kolejne wariacje na temat bardziej złożonych, na przykład pętla w pętli. Więc tu warto tą pierwszą wersję pętli opanować, po to, żeby ją wykorzystywać w różnych zadaniach. Takim klasycznym zadaniem jest na przykład policzenie silni. Tak? Wiecie z matematyki, mam nadzieję, że silnia to jest takie ustrojstwo, nawet jak nie wiecie, to się już dowiecie. Zaznaczamy na przykład znakiem wykrzyknika, na przykład 5 wykrzyknik, 5 silnia, to jest 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1. No razy 1 możemy pominąć, bo to już nie ma większego sensu. Razy 3 tu miało być. Tak? Jeżeli mamy na przykład 7 silnia, to jest 7 razy 6, razy 5, razy 4, razy 3, razy 2. No i to razy 1 możemy pominąć, bo to i tak nic nie zmienia. Czyli jest to mnożenie kolejnych tych wartości. Czyli jeżeli będę chciał sobie policzyć silnie, no to uwaga, uwaga. Silnia równa się 1. I teraz co? Silnia z 5 to jest ta moja silnia, która była, pomnożona przez 2, wychodzi jakiś wynik, pomnożone przez 3, wychodzi jakiś wynik, pomnożone przez 4, wychodzi jakiś wynik i tak dalej, i tak dalej. Czyli zakres mojej liczby, przez którą mnożę, będzie od 2, dokąd chcę dojechać z silnią. Na przykład silnia z 5. Tylko pamiętamy, że tu ten nawias będzie zamknięty. Więc, no albo możemy mnożyć w dół, za chwilę też to zapiszemy. Ale na razie tu zrobimy 6. Czyli to będzie silnia z 5. I teraz co? Moja silnia to się równa ta silnia, która była, przemnożona przez nową liczbę. I wypisz print silnia. To sobie wyłączymy. (120). Tak? No bo 5 razy 4 to jest 20, razy 3 60, razy 2 120. Tylko że mnożenie się tu odbywa tak. Jest 1 i w pętli 2, czyli 1 razy 2. Potem wynik będzie mnożony razy 3, wynik mnożony razy 4, wynik mnożony razy 5. Nie ma to znaczenia, ale gdybym chciał mnożyć od góry, wynik będzie dokładnie ten sam. Mogę zacząć od 5, skończyć na 1, no i oczywiście z krokiem minus 1 wtedy. też 120. Więc nieważne, czy mnożę sobie od początku, czy mnożę sobie od końca. Tu jest to na to samo wychodzi przy tym zadaniu. No i w ten sposób wykorzystałem pętlę do liczenia silni. Może silnia nie jest to tym, co pasjonuje młodzież, co pasjonuje młodych adeptów sztuki programowania. Chcielibyście z cyberpunka czy coś tam zaprogramować. No ale to są podstawy, które sprawiają, że potem możemy napisać jakiś większy, bardziej skomplikowany program. A bardzo ładnie to tutaj widać. No i co? Teraz czas na was. Czas na to, żebyście sobie poćwiczyli jakieś zadanko. Na przykład zadanko typu wypisz mi wszystkie liczby pomiędzy 15 a 200 co 7. I można sobie tego typu rzeczy wymyślać. A następny krok, jaki chciałbym, żebyście przećwiczyli, to na przykład spytaj użytkownika o to, z czego ma policzyć silnie. No bo my mamy to silnie wpisaną tu, na sztywno. A jak my chcemy, żeby, znacie z poprzedniej lekcji, jak się wczytuje zmienną. Żeby tutaj zamiast piątki była zmienna i żeby ta zmienna właśnie no, była taka, jaką użytkownik sobie wpisze. Jak pisze 100, to będzie 100. No właśnie, tu uwaga, ponieważ silnia bardzo szybko rośnie. Tak, mamy 5, to było 120. Teraz spróbujemy 7. To już jest 5040. Spróbujemy 15. O, bo patrzcie, 15 to już jest taka duża liczba. Więc jeżeli tu zaszalejecie, na przykład damy 150, no to jest już taka duża liczba. Damy 1500, no to Python sobie z tym radzi. Gdybyście to programowali w jakiejś Javie, C++, no to już się w ogóle dawno wywali. Python ma zbudowane tak zwane Big Inty, czyli duże liczby. To jest język programowania, który się nadaje do przetwarzania big data, dużej ilości danych, dużych też liczb. No więc on sobie z tym poradził, ale popatrzcie, jaka to jest liczba, której my w ogóle nie jesteśmy w stanie nazwać, a to jest tylko 1500 silnia. Dopiszemy jeszcze jedno 0, w pewnym momencie nam się Python wywali. Na razie jeszcze daje radę, chociaż trwa już teraz, zanim to łaskawie wypisze tą liczbę. No i zanim ją też łaskawie wyliczy, popatrzcie, ile tu jest liczenia, żeby tą liczbę. Ale na razie to wyliczył szybko, natomiast wypisuje wolno, bo popatrzcie, ile tu znaków wypisał na tej konsoli. Tak. Często w Pythonie spotkamy się z tym, że liczenie będzie trwało szybciej niż wypisywanie, no bo konsola jednak jest powolna. Dodajmy jeszcze jedno 0, da radę. No już teraz liczenie mu zajmuje zdecydowanie dużo, bo nawet jeszcze nie zaczął wypisywać. Tak, teraz już na samym liczeniu utknął, tu gdzie to liczymy. Tu, gdzie to przetwarzamy. Nie wiem, o, dał radę. Dał radę, policzył i wypisuje. No nie wiem, ile to będzie trwało. No to też w ramach eksperymentów popróbujcie sobie. No ale tu musicie wiedzieć, że jeżeli dacie użytkownikowi wpisz dowolną liczbę, no to jeżeli to będzie liczba zbyt duża, no to też i liczenie długo potrwa, i wypisywanie długo potrwa. No i też sama liczba jako taka jest dosyć kosmiczna. Chociaż wpisałem tam 150 000, ale 150 000 silnia to jest 150 000 razy 149 999 razy 149 998. No więc troszeczkę tego jest. Jest tu troszeczkę tego do liczenia i troszeczkę do wypisywania w wyniku. No bo wynik już jest taki jak stąd na Podlasie. Dobra, zagaduję was tu. Ja tu gadu. A wy chcecie poćwiczyć, chcecie porobić te ćwiczonka, bo bez tego nie da rady. Słuchajcie, to język programowania to jest tak jak język zwykły. Trzeba w nim mówić, inaczej się nie mówi. Trzeba w nim programować, inaczej się nie programuje. Także hasta luego, do zobaczenia się z wami, cześć i pa.